Siema mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałem was poprosić, żebyście zostawili subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem na moim kanale. Osoba, która wygrała premkę w poprzednim odcinku, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. I jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, musicie zostawić tutaj 1000 łapek w górę oraz napisać swój nick wraz z e-mailem w komentarzu. Więc no, napiszcie swój nick, e-mail i komentarz, wiecie, w opisie, nie? Wiesz, o co chodzi, stary. Pozdrawiam osoby, które dawały mi itemki na poprzednich live'ach. Oni wyświetlają się teraz na ekranie. No i co? Zapraszam już was do oglądania tego odcinka. No i pozdro. Pamiętajcie o akcjach charytatywnych, do których znajdziecie linki w opisie. Moja ostatnia wpłata, 10 ziko się wyświetla wam w tym momencie na ekranie. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Zawsze coś, więc pamiętajcie, wspieranie się opłaca, bo kiedyś wam się to zwróci. Także do odcinka i piona, yo! Okej, także ja tepam już tutaj do pierwszej osoby na czacie, także napiszemy sobie standardowo, do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy, jak to napiszę, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie tepnie żadne nogi. Generalnie tepnąłem już tutaj do dwóch albo trzech osób, ale nie pokażę wam tego na YouTubie z tego powodu, że tepałem i ludzie mnie zabijali w nogach, więc jest to kompletnie bezsensowne do pokazania. Po prostu bezsensowne do pokazania. Tutaj typek pisze, że ma równy teren. Jest to remik, on mi tutaj dawał nawet itemki na live dawał, więc tepniemy tego remika. On tutaj wstaje do na jeden, więc zobaczymy, jak to będzie. Więc mam nadzieję, że remik się będzie bił tutaj ze mną do samego końca. Aha, to zajebisty typeczek. To właśnie macie przykład. Jesteś debilem. To macie właśnie największe debile na świecie. Ziemeczek daje mi itemki na live'ie i liże dupę, że tak powiem, bo inaczej tego idzie nazwać itemami. Teraz pisze, że ma równy teren i zabije mnie w nogach. Po co? Po to, żeby pokazać ludziom na czacie, że jako tam nie zabił, sobie sam sobie napisać gzy. To po prostu to jest używanie, raczej nie używanie mózgu ludzi w tym Minecrafcie i to, co się z tym dzieje. Patrzcie, sobie pójdę teraz na bazę, mam nadzieję, że mi się uda pójść na tą bazę. No i tyle, no widzicie, coś tutaj dzieje. Dobra, przerwał mi tą teleportację w ostatniej sekundzie. Melopeta pieprzony. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się uda go dojechać, no ale no widzicie, co się dzieje, nie? Naprawdę, tacy ludzie, nie wiem, taki typeczek liże dupę, daje itemy na live'ie, nie wiem, żeby się pokazać czy coś. A teraz, nie wiem, tepa w jakieś śmieszne nogi, no to no bez obrazy, ale no, czy tak się zachowują normalni ludzie? No tak się nie zachowują normalni ludzie, tak się zachowują jakieś krawężniki i tyle. Dobra, nie polizał ten typek, szkoda. Myślałem, że poliże ziomeczek, byłby mega, mega słodko. Chciałbym, żeby ten typek polizał. Mam nadzieję, że jeszcze ten ziomeczek poliże. Mam oczywiście taką nadzieję, naprawdę. Mam nadzieję, że ten ziomeczek poliże. On to jakieś sety w ogóle ma, o co chodzi? Typeczek w ogóle chce tutaj sety, czy ma w kubu idzie. Ja go tutaj hituję. Pytanie, czy on miał stręża 2 czy 1. Jak miał stręża 1, to spoko. A jak miał 2, to trochę chciowo. Bo mi już też pada set powoli. Dobra, szybki koksik i mam nadzieję, że ten ziomeczek właśnie liże. Powinien zacząć jeść koksa. Dobra, zjadł ostatniego koksa ten typek. Zmienia się na szybkości seta. Pyk, myk, myk. I pytanie, czy ten typek zmienił sobie seta. Mam nadzieję, że nie zmienił seta. I że jemu padnie stręcz dwójka. Naprawdę. Jeśli ma jedynkę, to mam przerąbane. Ale jeśli ma dwójkę. Dobra, padł mu bania. Dobra, i zginął. I teraz takie pytanko. Po jasną cholerę mi tepał do nóg i pisał, że ma tego. Że ma po prostu równy teren na klepę. No, pytam się po prostu po co. Także dzięki za klepę remiku na równym terenie. No i co, i widzimy się już przy następnej osobie po prostu, jak się typamy, chyba że ten typek jest aż tak głupi. Dobra, ja go będę tutaj zabijał sobie, w sumie co mi szkodzi, będę go po prostu sobie zabijał, albo gdzieś ucieknę w to miejsce. Dobra, ucieknę gdzieś tutaj w to miejsce i tepnę mi się na bazę, wam tutaj pokażę, jak się tepnę na bazę. Nie dostanie ten typek ode mnie itemów za to, że pisał mi, spamił, że równy teren, a mnie tepną w nogi, więc nie zasługuje ten ziomeczek absolutnie na nic, że tak powiem. No i teraz pytanie, czy on tutaj do mnie przyjdzie, będę mnie klepał, czy nie? O, to jest pytanie. Schowek? Nie mogę wziąć schowka, bo nie mam pełnego ku. Dobra, wezmę sobie po prostu schowek i go baza. Także, no, widzimy się po prostu przy następnej osobie, jak już tepam, także pozdro. Okej, także ja piszę już tutaj po raz drugi, do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy, co mi tutaj chat odpisze, czy dostanę jakieś ciekawe propozycje tutaj od graczy na Dragonie. Mam nadzieję, że rzeczywiście standardowo napiszą to coś normalni gracze, którzy chcą się ze mną pobić. Nie wiem, może jakiś równy teren czy coś w tym stylu, bo jak wiecie, nagrywam to w nocy lub nie wiecie, nie wiem, czy wam to mówiłem. I no jest 1:32, więc no, trochę późno i po prostu nie działa ten
rzucaki, więc muszę tutaj tepać jakichś randomowych osób na czacie, nie? Do mnie możesz, dobra, tepamy do Niofu. Okej, okay, tepamy do Niofu, taki ziomeczek cały czas mi spamił. Do mnie Stevie, ale do takich osób nie tepam, którzy spamią cały czas do mnie. Do mnie Stevie, do mnie Stevie. No nie wiem, jeśli się nie nauczyli, że tak po prostu nie tepam. Ale okej, okay, biorę tutaj ten i gdzie jestem w jakimś kubozie, jest tutaj dwóch typa, więc to za ciekawie to nie jest, że tak powiem. Dobra, oni zjedli sobie po koksie na start, w sumie tak jak ja. Dobra, czy ja mam stręcza 2? Mam stręcza 2, ten ciemeczek też sobie rzucił stręcza. Ale pytanie, czy mi się uda jakiegokolwiek tutaj uciupać. Chyba, no wątpię, czy mi się dał tutaj kogokolwiek uciupać. Dobra, szybki stręcik 2 i lecimy z nimi w systematem, lecimy w tango. Aha, ten typek ucieka, to jest jakaś fosa. Okej, okay. To mi się może tego uda tutaj zabić. Nie wiem, czy ten typek jest na strężu. Wow, myślałem, że poliżę, ale na szczęście nie polizałem. Więc fokus na tego ziomeczka, tam są jakieś typy w kubujcie. Polizał, tak jak myślałem. Jeden ziomeczek polizał, więc jest elegancko. Już drugi kill na tym odcinku, ja muszę zmienić sobie szybko tutaj szeciocha, bo mi pada. Okej, dobra, szybki secik zmieniony i lecimy z tym ziomeczkiem. Mam nadzieję, że ten ziomeczek też drugi poliże. Ten niestety nie polizał, ale było blisko. Ustawiam, że było blisko, żeby polizał. Ale też jakieś w sumie Steve są, bo nic ciekawego sobie nie reprezentują, skoro ziomeczek polizał dwóch na jednego. Dobra, nie będę jadł koksa, bo ten typek nie ma strężyka. Tylko mi by się po prostu przydał tutaj wziąć właśnie jakiegoś strężyka. Uff, myślałem, że poliżę. Na szczęście nie polizałem. Dobra, fokusuj tego Alencjuszek, coś takiego, ten typek ma nick. Tak, chyba to jest Alencjuszek, to jakiś taki ten typek ma nick. Więc fokus na niego, bo myślę, że ten ziomeczek po prostu poliże w najłatwiejszy sposób. Teraz szybki strężyk 2, zmiana. Wiem, że zmarnowałem sobie stręża jednego właśnie, bo mogłem rzucić od razu tego stręża dwójkę, ale dobra. Padła mu bania. On już pewnie mu krzyczał na tym spiku, że uuu, bania. Właśnie tak jak mi pada też bania. Więc nie za ciekawi. Dobra. Jem ostatniego koksa, przedostatniego koksa. Dobra, bo chyba nie możesz mi zakolować ziomeczku. Aha, tamten w ogóle uciekł Dender Chesta. To nie to są ziomeczki, to widzę, że tutaj ziomeczki na poziomie level hard, że tak powiem. Wiecie co? Ja mam chyba dobry pomysł. Ten ziomeczek i tak raczej tutaj nie poliże, bo ten w miarę ogarnia. Chociaż ma 500 rankingu, to może jednak nie ogarnia. Stręcza rzucił sobie kolejnego. To ja w takim razie tutaj sobie zjem koksa, albo jeszcze nie zjem koksa. I mam tutaj jednego strężyka, więc... Co to? A co to kurde jest? Wiecie co? Mam chyba pomysł. Tu jest jakieś wyjście z tego kuboida. Dobra, myślałem, że policzę, ale na szczęście nie polizałem. Ja spróbuję stąd uciec. Ach, nie da się jednak stąd uciec. Kurde, szkoda. A było blisko, już myślałem, że ucieknę stąd. Już miałem nadzieję, że ucieknę. Naprawdę, już miałem nadzieję, że po prostu stąd ucieknę. I widzicie, przyszło trzech typa. Jak tu nagrywać odcinki z tepania? Ci ludzie są... Te gilie są tak słabe. Dobra, ale te gildie są tak słabe na tych serwerach wszystkich. Ach, szkoda gadać. No i teraz trzech na jednego i pewnie będą się cieszyli. Zabiliśmy go. Kirze, dobra, no zadałem. Kirze typeczek pierw polizał, nie wiem, czy wersja 1. Jaka to była gildia? To była gildia Zano. I czekaj, zobaczmy na czacie, że sobie sami napiszą gzy. Nie no, nie napisali sobie sami gzy, chociaż taki plus dla nich, bo zazwyczaj sobie, nie wiem, ludzie zabiją i piszą sami sobie gzy. Nie ogarnię tego akurat, ale po prostu widzimy się już przy następnej osobie, do której będziemy typali, także piona ich trz. Trzeciej osoby na trzecie, do kogo mogę tepać na klepę. Zobaczymy, kto tutaj po prostu mnie zaakceptuje lub napisze do mnie tepaj zombie. I no i co? Dobra, czy jest jakaś osoba do mnie? Okej, okay, to jest typek z Gili 2018, a mianowicie Pyostku, coś w tym stylu. Chyba Pyostku, nie wiem jak to się czyta, chyba Pyostku. Jak wiecie, jak się czyta nick tego ziomka, co tutaj napisałem na czacie Pyostku, to możecie mi napisać w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo ja po prostu nie mam pojęcia, nie orientuję się, jak czyta się go nick. Jakiś taki trudny, ale opisałem, że to jest po prostu Pyostku, ale nie napisał. No, nie akceptuje mnie ziomeczek, to nie wiem, po co pisał do mnie, skoro mnie zaakceptuje. Jeszcze napisał Big Smile, ale do tego Big Smile chyba tepałem kiedyś, więc tepnął mi w nogi, więc raczej nie będę już do niego tepał. 10 sekund, a to nie, to jednak nie tepamy. To napiszemy sobie jeszcze raz na czacie, do kogo mogę tepać na klepę. Napiszmy po prostu drugi raz na czacie, bo nikt mnie nie chce zaakceptować. Dlaczego ci ludzie mnie nie chcą zaakceptować? Dobra, napiszemy do tego tepa Pyostku. Dobra, tepniemy jeszcze raz, skoro napisał, że już do mnie. Okej, okay, dawaj, tepaj gościu, Pyostku. Dobra, zaakceptował mnie, mam nadzieję, że to nie będą żadne nogi, bo się wkurzę po prostu, gdy to będą nogi, naprawdę. Nie chcę tego nagrywać po raz... Dobra, jestem w jakiejś fosie. Ale pytanie, czy to ziomeczek będzie do mnie uciekał, czy nie? Okej, okay, mam tu wszystkie stręże sobie przygotowane, bo widzę, że on tutaj na kuboidzie nic nie ma. O nie, rzuciłem przed tylko stręża na ziemię, dobra. Pasuje. Okej, okay, lecimy z nim w tango.
tym ziomeczkiem. Już jeszcze na makro przypadkowo ściągłem sety i tak dalej. Dobra, lecimy na Szczecin. Zobaczymy, czy uda mi się go zabić, czy nie. Mam nadzieję, że ziomeczek się będzie tepał, raczej będzie się raczej klepał do końca, z tego co widzę. Ale ma też przewagę nade mną w regence i mnie to mnie bardzo po prostu martwi. Ale także z tego co zauważyłem, on ma po prostu Strange'a jedynkę. Albo i nawet już tego Strange'a jedynki nie ma, bo polizał, więc elegancko ziomeczek szybkie lizy tutaj zaliczył. No i co, myślę, że możemy się widzieć już jak tepam do kolejnej osoby. Tylko ja sobie spróbuję po prostu jakieś sety pozbierać, więc nie przedłużam was i widzimy się przy następnym typeczku, do którego po prostu tepnę. Na samym sobie jeszcze oddać itemy. Ta, czekajcie, Pyostku. Pyostku. Jaki on miał nick? Py. Ta, chodź tu. Ta, chodź tu. Napiszemy mu, tak, chodź tu, niech sobie weźmie tej temy ziomeczek, tylko no niech sobie po prostu szybko weźmie tej temki, bo mu znikną. Ta, chodź tu. Dalej, dalej, gościu, chodź tu szybko, bo ci tej temy znikną. Patrz, idzie ten ziomeczek. Dalej, niech sobie weźmie ten wariat tej temy, weź sobie to. Gościu. Wbija po tej temy, czy nie wbija? Dobra, leci na ziomeczek, zginie. Zginął, no dobra. Nieważne, temu ciemkowi zaraz za 15 sekund znikną tej temy. Nie wiem, co on odwalił. Spróbuję mu coś tutaj zachować, ale no dobra, nieważne, po prostu widzimy się już przy kolejnej osobie, także pozdro. Okej, także ja tutaj oddałem temu pyostkowi temy i tepamy już tutaj od razu obok niego do kolejnego osoby, do kolejnej osoby napiszemy, do kogo mogę tepać na klepę, póki jest tutaj ten typeczek, więc go pozdrawiam bardzo serdecznie. On sobie tutaj dostał tej temki, którego właśnie z niego zebrałem. Nie są to wszystkie temy, tutaj napisał od razu typek o niku Foksiak do mnie. Czekajcie, info byoscy. Nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze do tych bossów tepałem. Albo takie wrażenie mam. Nie wiem, nie wiem, czy tepałem do tych bossów, nie zjadłem koksa na sam start. I to chyba był błąd, bo zapomniałem o zjedzeniu koksa. Ale dobra, mniejsze o to, także lecimy tutaj z tym Foksiakiem w tango. Czemu nie mogę rzucić stręża? Dobra, rzuciłem sobie normalnie stręczyka. Mam nadzieję, że meczek pójdzie, ale z tego co widzę, że tutaj ma chyba jakieś dobre makiero, bo dosyć mocno mnie hituje. Ja mam low seta, zapomniałem zmienić po poprzedniej klepie, więc tutaj na szybkości zmieniamy seta. Dobra, mamy na zielonego i lecimy ziemeczkiem w tango. Mam nadzieję, że mi się uda go zabić, chociaż bardzo szczerze w to wątpię. Jedynym cudem, żeby go zabić, to to, że ten typek policze. Ale z tego co już tutaj widzę po tym ułamku klepy, no to ziomeczek nie wygląda na typa, który by tutaj raczej chciał polizać. A raczej to ja wyglądam na osobę, która za chwilę tutaj zginie poprzez to, że zabraknie mi tej regenki i koksu. Czemu on mi bije z knoka? Nie, mam wrażenie, że ziomeczek mi bije z knoka. Nie, no nie wiem, palę się, niby się palę, ale mam wrażenie, że mi bije z knoka. Lub ma jakiś mieczek po prostu z knokiem. Dobra, on zjadł koksika, ma jeszcze jednego tak samo jak ja. Ale ma przewagę właśnie w tych regenkach i mnie to bardzo martwi. Jedynym gdzieś tutaj argumentem na to, że ja bym go zabił, to będzie to, że po prostu jakoś mu ten stręcz padnie, czy coś w tym stylu, no bo innej opcji po prostu nie widzę na to, lub jakiś secik, ułamek, gdzieś kawałek seta mu padnie i mi się uda go zabić. Dobra, on zjadł ostatniego koksa w tym momencie, co ja widziałem, albo mi się wydawało, bo zjadł właśnie ostatniego koksa. Raczej na pewno zjadł ostatniego koksa. I on ucieka. Ty, w ogóle ziomeczek ucieka, was tym kuboidzie. Co za ziomek? Ej, mordo, chodź tu się bić. Co ten ziomek w ogóle robi? Nie no. Nie gadajcie, będzie uciekał. Ej, chodź tu, wariacie. Chodź się tu klepać. Co za gościu w ogóle? Czekajcie, uda mi się go zabić, czy nie? Dobra, padam uwania. Muszę go zabić. Mam go. Dobra, pięknie. Także, mordeczki, dziękuję wam w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Albo w sumie nie, jednak nie dziękuję. Nagrywam tutaj jeszcze jakąś jedną akcję i tyle, więc widzimy się po prostu przy następnym kilku lub przy następnym jakimś dedzie, nie wiem, cokolwiek. Jednak tak stwierdziłem, że w sumie ten odcinek będzie za krótki, bo coś wyjdzie około 12 minut. Dobra, niech sobie tutaj pozbiera tej temy, masę pozbieraj wariacie, bo się klepaj ze mną do końca i tyle, więc widzimy się po prostu przy następnym sobie i po prostu. Także ja piszę już tutaj do ostatniej osoby, pełen entuzjazmu, do kogo mogę tepać na klepę. I tutaj napisał Demek z gildii Liść do mnie, także tepamy do pana Demek. Demek podłoga 8, zobaczymy gdzie mnie tepnie. Obstawiam na 99,99%, że będą to najprawdopodobniej nogi. I w ogóle wam powiem, że ten typeczek, co przed chwilą oddałem mu tej temy, ten Foksiak czy coś takiego, taki miał nick, mnie zabił, słuchajcie, to po prostu ja mu oddaję temy, niestety tego nie nagrałem. Wam pokazuję, jak ludzie się zachowują na dragonie. Ja kulturalnie oddaję ziomeczkowi temy, bo go zabiłem. Nie chciałem zabierać wszystkiego dla siebie, żeby grał dalej. A on po prostu, nie miałem koksów ani nic, rzuca sobie stręża i nagle zaczyna mnie klepać. No i mnie zabił, nie? I potem, nie wiem, jeszcze głupio mi spamił na PW, więc no to jak ludzie są atencyjni, to naprawdę jest dramat. Na szczęście ten Demek mnie tepnął tutaj na jakąś wyrównaną klepę.
że mi tutaj nie polizą tej wyrównanej klepy i będę się po prostu bił z nim do końca. Jeśli on nie ucieknie, ja się będę bił z tym demkiem tutaj absolutnie do końca. Więc mam nadzieję, że będzie to wyrównana klepa, która będzie się odbywała do samego końca. Się tutaj znowu powtarzam, ale wybaczcie mi, naprawdę jest druga w nocy, a ja to nadal nagrywam. Nie ma tutaj nigdzie chyba na Dragonie, na tabie godziny pokazanej, ale musicie mi wierzyć na słowo, jest godzina dokładna 1:53. A jeszcze muszę to zmontować i wyrenderować, żebyście wy mieli filmik, więc docencie to łapką w górę i subskrypcją, pamiętajcie o tym. Dobra, podam mu bania, ale ziomeczek sobie zmienia setę i może przez to... Ja mi też podam bania, no i zadałem na sam koniec tego odcinka, także... Dziękuję po prostu tym takim smutnym akcentem dosyć, pozdrawiam oczywiście Demka, kończymy ten odcinek i oglądajcie następne odcinki, a jeśli chcecie zostać na dłużej, to zostawcie suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, no i co, do następnego odcinka, no i piona, pamiętajcie, że live'y na moim kanale są praktycznie codziennie, więc elo!